Czas na 411. odcinek serialu Akacjowa 38. Umiera żona komisarza są sole. Mauro ma wyrzuty sumienia, że nie spełnił danej jej obietnicy. Felip walczy z mecenasem Rewili na dowody. Pożałuje tego zabiegu? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 411. odcinku Akacjowej 38. Streszczenie odcinka 411. serialu Akacjowa 38 TVP. Pacięcia przekaże, że nie pamięta wystawnej uczty zorganizowanej przez Servando. Fotograf zdecyduje się zorganizować ją ponownie, ale tym razem uwieczni ją na zdjęciach. To nie powstrzyma kobiety przed udawaniem, że przyjęcie znów nie zapisało się w jej pamięci. Tymczasem umiera żona komisarza Padigi, son Sole. Mauricio ma wyrzuty sumienia, że nie spełnił danej jej obietnicy i nie pomścił śmierci jej męża w odpowiednim czasie. Z kolei Felip przedstawia mecenasowi Rewijemu opinię grafologa, w której biegły wyraźnie zaznaczył, że podpis Don Ramona sfałszowano. Adwokat na prędce organizuje inną ocenę, potwierdzającą autentyczność sygnatury i przedstawia ją w sądzie. Równocześnie zaprasza na salę fałszywego świadka sekretarkę, która miała rzekomo widzieć zawarcie transakcji.